Cześć, witam was w kolejnym odcineczku z Grida 2. Wracamy po długiej, bardzo długiej przerwie. Myślę, że minęło plus minus 6-8 miesięcy. Ze mną jest Krayt. Siemaneczko, siemaneczko mordeczki. Jakbyśmy trochę kaleczyli, no to tak jak mówię, przerwa dała się we znaki. No ale zobaczymy jak wyjdzie. Myślę, że nie będzie najgorzej. Jezu, ja myślę, że będziemy kaleczyć jak, nie wiem, jak zawodowi kalecy. No może tak być. Zapraszam też was na Wormsy do Krzysia, bo potem nagrywamy Wormsy, więc możecie wbić. Będą też odcinki z Celnisem, będą teraz odcinek albo odcinki, nie wiem ile nagramy, tylko we dwójkę, więc jeśli chcecie Wormsy, WMD bądź też Armageddon, to obydwie gry znajdziecie i u mnie, i u Krzysia na kanale. O kurde. Okej, dobra, git. Widzę. Ty tam za bardzo, kurde, w sponsoring poszedłeś jak Fenril. To... Wiesz, muszę się porozpychać trochę na boki, żeby więcej miejsca zająć. Ej, włączyłeś przenikanie. Co ty pieprzysz? No, oni przenikają. No trudno. Aż mi się wierzyć nie chce. No i kurde, prawie bym, wiesz, tutaj chciałem karambol zrobić z tyłu, co nie? Nie mogłem przy siebie. Za mną jedzie chłop i na razie nie przenika przeze mnie. Ej, chyba faktycznie. Wyjeb się na ryj, to zobaczysz, od razu będziesz miał. Nie, ja chcę wygrać. Nie, mam ładnego tego do... Okej, jest git. Ja już maski nie mam, wiesz? O, jak go tylko otarłem. Ja już wyglądam jak maluch. Zwykle. Taczka, hej mi. Taczka, te... Taczka bus. Tak. Ale nie, to nie Honda. Nie, no nie ma nic lepszego od Hondy, stary. Trzeba znaleźć jakąś nową, lepszą ścigałkę. Jak znacie jakieś, to opiszcie w komentarzach koniecznie. Może się dostosujemy, jak znajdziecie coś fajnego. Bo fajnie się nagrywa te ścigałki. Jak się autor rozpisał. Ja myślałem? No. Ale... To muszą zadecydować twoi widzowie. Czy chcieliby zobaczyć Undergrounda 2? Undergrounda 2? Kurde. Ale w wersji Redux. Więc z miłą chęcią nagrał. Ej, szczerze ja też. No już mamy uklepane. Ja pierwszy. Ja, ale czekaj, da się mówić, czy nie? Nie. Chodzi mi o single, co nie? Ja myślałem, że... Multi można grać, ale wiesz... Ale single przejść po prostu w Reduxie, co nie? Zobaczymy. Ale musi być w lepszej jakości niż teraz jest. Bo w niektórych miejscach jeszcze, wiesz, nie ma odbić, nie ma rzeczy. Więc też tak kiepsko, co nie? No, Need for Speed Warren, to było coś. W ogóle NFS mi się dobrze oglądał, jak nagrałem kiedyś z Xanaxem, więc może nagramy hita we trójkę. To byłoby spoko. Jest dużo autek. Z miłą chęcią nagrał, ale już ta gra jest wycofana dawno z EA. FIFA World. A, World, no to tak, World jest wycofany jest bardzo jeszcze, dawno. Ja ostatnio właśnie patrzyłem przez dysk, na dysku oglądałem ze starymi filmami. Tak, o, odświeżę, jak byłem młody, piękny. A nie stary i brzydki. Ej, ja mogę się zderzać z typem. Tak, ale przy mniejszych prędkościach masz włączone. A to zawsze się wyłączało. Ej, nie! Nie, ty gnoju! No i mnie wyprzedził. Ja już nie dojadę. Mówisz, nie dojedziesz, Krzysiu? Pokaż to autko. F8 się kamerkę zmienia. Coś ty mu zrobił z tym przodem? No się wyklepie. Wyklepie? Kupię, to jeszcze pójdzie jako nówka sztuka. No właśnie, to w Polsce będzie sprzedawane. Dokładnie. Na Polskę pójdzie nówka. Uj, chyba poszła spacja, co? No, przypadek. No, bez spacji lepiej. Ja spację ze dwa razy użyłem w tym wyścigu. Ja tego FIFA World, jak nagrywałem, jeszcze na starym kanale, to wiesz, jak to są wspomnienia fajne? Nie wiem, NFS World był cudowny, to była świetna gra. Jakby ktoś nie wiedział, to był taki most wanted, tylko całkowicie multiplayer. To było fajne. I było też dużo customizacji, jak na tamte czasy, bardzo dużo customizacji. No. Nie pamiętam ile było autek, ale chyba było więcej niż w podstawowym Most Wantedzie, ale ręki nie dam sobie uciąć. Na pewno były jakieś tam levele i tego typu odblokowywanie pojazdów, bo pamiętam, że jakieś tam autka różne miałem i chciałem kupować, a później... No tym Nissanem! Nie! A ty poszła, ty nie? Za co? Za co mnie tak uderzyłeś?
Za co ty mnie wjechałeś we mnie? Nie, nie wjechałeś. Ja myślałem, że będziemy tutaj w kółko jeździć, a nie jakieś tej slalomy mi każesz robić. Nie ma kółek. Aż się przypomniał ten chłop, co wykorzystał sztuczkę z gry i pojechał po bandzie, i to dosłownie. To była głośna sytuacja. Szkoda, że to wycofali, no, bo ja też bym chciał tak zrobić. Ja się napiję, czekajcie. Ale dzisiaj mam dobry komentarz. No, widzisz. No, bo ostatnio powiem ci, że... O nie, o nie, o nie. On mnie wywaliło. Powiem ci, że ostatnio miałem jakieś problemy z wysławianiem się przez ostatnie kilka dni. Ale dzisiaj już jest git. Nie wiem, czego to jest zasługa. Wydaje mi się, że może zmęczenie, stres i tak dalej, wszystko się złożyło na jedno wielkie gówno. I w ogóle ten mój samochód, nie wiem, czy zauważyłeś, czerwony w białe paski, specjalnie go zrobiłem, żeby wyglądał jak Mustang. Z Dzikiej Doliny chyba. Jaki? Z Dzikiej Doliny. Nie wiem, o czym mówisz. Nie oglądałeś bajki Mustang z Dzikiej Doliny? Oglądałem Smurfy i Scooby-Doo, stary, jak byłem mały. Socu, wypierdalaj. Bo jakiś tutaj mugiel mnie chce wziąć. Kurwa, to auto nie jedzie, ten Mustang. Czy ten Dodge. No nie jedzie, jak Focus, nie? Normalnie taki Focus tylko po tylingu. Po co ci jakiś Dodge czy Mustang? Kup mojego Focusa. Już dziś. Jedynie... No, reklama. 27 tysięcy złotych. Za niego chcę. Uwaga, lokowanie Fenrira. Nie no, 27, nie, 20, 25 500 myślę. Że to jest adekwatna cena, jak za to, że wszystkie części ma nowe i tym samochodem jeździł mechanik, więc to jest tak naprawdę pewne auto. Mogę wam też powiedzieć, co będzie w najbliższym czasie do wymiany. Turbosprężarka może być do regeneracji, gdyż turbosprężarka jest już na przebiegu 240 tysięcy. To jest rozrząd już się zbliża. To jest adekwatny czas, wiesz. Znaczy, wiesz co, bo ci handlarze powiedzą, że wszystko igiełka, a ja ci powiem faktycznie, co było robione, kiedy było robione i co może być w przyszłości do zrobienia, na co zwracać uwagę. To jest moim zdaniem bardzo ważne. I uważam, że każdy handlarz powinien dawać rozpiskę, co kiedy było zrobione i kiedy będzie do zrobienia. Takiego jestem zdania. No, najlepiej by było. I nie, że musisz od razu od takiej osoby szczerze razu... kupiłbym auto. I wtedy od razu kupuję ten... rozrząd jeszcze kupujesz, żeby... No bo, no bo tak jest, jak kupujesz auto, to wymieniasz przy okazji połowę rzeczy, bo gówno wiesz, nie? No. A w ogóle ostatnio miałem straszną bekę, bo się pytam mojej mamy, kiedy były wymieniane świece w pokusie, bo wiesz, zbliża się zima, to jest diesel. Ona mówi, że diesel nie ma świec. No kurwa! Wymij matkę. Wymij matkę, dokładnie. Ja jej mówię, jak nie ma świec, to ty mi pierdolisz, jaki kurwa nie ma świec. Masz i czytaj, nie? I ona się śmieje, nie może tego śmiechu wytrzymać. Czyta i przestała się śmiać. Diesel ma świece, moi drodzy. Tylko diesel na co dzień z nich nie korzysta, diesel korzysta z nich na przykład wtedy. Dużo ludzi mówi, będzie minus 20, to ci samochód nie odpali. I tak masz swojego diesla zajebistego. Gówno prawda. Jeśli samochód jest zadbany, odpali bez problemu. Mój diesel Focus 13-letni odpala dosłownie na dwa zakręcenia silnikiem zimą, bez problemu. A to dlatego, że są w nim wszystkie rzeczy na bieżąco wymieniane. I świece zapłonowe. Świece żarowe czy zapłonowe, nie wiem, cholera wie, czy to są jedno i to samo, czy różne. Ale ogólnie, no świece żarowe, tak, świece żarowe na pewno. Świece żarowe w dieslu. One rozgrzewają ten samochód, kiedy chcemy go zimą odpalić, jak jest na przykład minus 20. To wiadomo, że diesel wtedy faktycznie nie odpali, tak jak ci ludzie śmiejący się z diesli mówią. Faktycznie samochód wtedy nie odpali. Ale... Dobra, ukończyłem. Zwróćcie uwagę, że diesla jak odpalacie, jak jest zimno, przekręcacie go na raz, on chwilę pobrzęczy. Czekajcie, bo muszą się nagrzać. Tak, on chwilę pobrzęczy i przekręcacie go, wtedy odpalacie silnik. I właśnie dlatego diesel odpala. No, a tak poza tym diesel nie ma świec żarowych. A połowa ludzi nie ma mózgu. Tak, ale wiesz co, mi się wydaje, że dużo ludzi myśli, że diesel nie ma świec żarowych. To są wszystko ci ludzie, którzy mówią, że nie odpali ci zimą. To teraz mi wytłumacz, skąd się bierze nagle wybuch w cylindrze? Jak nie ma świec, to jak może być wybuch? Jak iskra ma się przedostać do benzyny z powietrzem, żeby zrobił zapłon? Ale w dieslu masz zapłon pod ciśnieniem. Ciśnienie? Pod ciśnieniem, żeby po prostu był ruch tłoku w górę i dół. Czekaj, mówisz o klekocie czy o benzyniaku teraz? Ogólnie.
Tu i tu masz tą samą mechanikę. Tak, tylko że w dieslu masz 15 razy większe ciśnienie. No dobra, ale masz tutaj, chodzi o to, że ogólnie musi być wybuch, czyli musi być świeca, musi dostać prąd. Tak, tak. Czyli musi dostać iskrę. Więc tu już jest w samo to. Oła. Iskra, czyli jest świeca. Lampkę się zbiłem. Proste, logiczne. A jeszcze jedno. Co ja chciałem? Stary, w ogóle wydymali mnie na ten chip-tuning, bo sprawdzałem sobie te samochody. Kurwa, miałeś też mydło i kondony? Ja już mówiłem kiedyś, że mnie wydymali, ale teraz mam na to dowód, bo mi mówili, że miałem rozjebane wtryski i mapę na 95 koni. Jakim cudem samochód z rozjebanymi wtryskami, które leją, nie wiem, 1/3 paliwa na ziemię, ma 98 koni na mapie 95, wytłumacz mi to. Jakim kurwa cudem? Rozjebany samochód, który powinien mieć 60 koni w tej sytuacji, miał 95. Bo ja tego nie ogarniam. I oni się jeszcze ze mną kłócili. Nie ogarniam twoich mechaników, jak ci się kurde tylko o 7 umieli chiptuning zrobić. Ale czekaj, bo oni mówili, że tyle jest bezpiecznie. Bo nie zrobili o 7, tylko o więcej. Tylko, że w dowodzie jest zapisane 115. I na początku uwierzyłem, spoko, może jest błąd w dowodzie rejestracyjnym. Ale może. No, nie może być błąd w dowodzie rejestracyjnym, jeśli ten samochód, kiedy był uszkodzony i wtryski nie były szczelne, to on nie mógł mieć więcej mocy niż miał niż wynosi jego moc katalogowa, tak? No tak. To jest nielogiczne. I oni ci powiedzą, że ale on miał mapę na 95. Jakim cudem kurwa miał mapę na 95 i z rozjebanymi wtryskami miał 98 kurwa na hamowni? Magic. No magic kurwa. Teraz powinieneś wkleić po prostu takiego Jasia fasolę. Tak. I oni mówią, że zrobili mi chip tuning na 32 konie. Na 32? Na 40? Kucyki no, na 3, tak, na 30. No kucyki. Kucyki, dokładnie. Na 32 konie. Gówno prawda, nie zrobili na 32, tylko że na 7, bo on miał 115 fabrycznie. Dobrze, to teraz ci powiem. Dobrze, że twoja matka nie wpadła na pomysł, żeby sprawdzać, gdzie są te konie. Sorry, ale to było chamskie, wiem. Jak ona twierdzi, że nie ma... O szczerze! To było zbyt szczerze. Jeszcze by zaczęła szukać, tak. Nie. Gdzie te kucyki są? Zawory wyliczyła. Zawory wyliczyła. Kurwa, są... Ile tam masz zaworowy? 8. No, 8? To by tylko do 8 policzyła. Tak? Czekaj, jak masz 4 cylindry, to masz 8 zaworów, nie? Tak. Jestem debilem, tak, masz, no. Masz 8 zaworów, no. To jest tak, jak masz rdzenie i wątki w procesorach. Dokładnie, tak. Mi mózg sfrizowało na chwilę, to po prostu... no przebywam, widać, z takimi ludźmi się otaczam. No dobra, no powiem, że nie zawsze jest tak. Bo na przykład te jak ja mam 12900K, to ma jeszcze osobne rdzenie Essential, czyli efektywne. Czyli tutaj już nie masz wątków po prostu. No dodatkowych. Tak, ale zazwyczaj jest tak, że jak masz 32, to masz też 32 na 16. Tak. Albo 16 to na 8. Rdzenie, bo efektywne to są inne rdzenie, co nie? To są te energetyczne. Kurde, że się jest przede mną. Ładnie ci idzie, czy się osoba. Właściwie nie wjadę w dupę i nas nie ściągnę na jakąś ścianę. Lecę po ciebie, maleńki! To dosłownie! Nie pierdol, że poleciałeś w kosmos. Poleciałem, ale tylko troszkę. Lecę, bo chcę... Lecę, bo życie jest złe! Ja powiedziałem, ja to pierniczę, ja tutaj nie używam spacji. Spacja, chuju, spacja! Kupiłem teraz niebawem. To były czasy. Tak, moja klawiatura. Nie wiem, ja muszę się chyba jeszcze raz do nich przejechać i zapytać, jakim cudem samochód... Czy są świece w tym aucie? Tak, no gdzie są... O, muszę ich zapytać, czy są świece. Ciekawe, co by odpowiedzieli. Powiedzieliby, że nie ma. Ale dobrze, że tak mówisz o świecach, bo będę musiał za niedługo wymienić dzisiaj. A, też bym musiał niedługo chyba, bo nie wiem, kiedy były wymieniane. Znaczy, to ja i tak z przewodami będę ten wymieniać, więc... Sam wymieniasz, czy kogoś? Sam. Bo jestem elektromechanikiem, chłopie. Wiem, że jesteś, Krzysiu. To jesteś... Ja więcej lubię mechaniki niż ty w ogóle. No, ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię. Ty mówiłeś kiedyś, że poskładałeś gościowi elektronikę w aucie całą. Więc no tak. Ja się nie dziwię. Ja bym tego nie zrobił. Ja ci mogę, nie wiem, hamulce wymienić. Co takie... Badziewa?
To nie wiem, no mogę ci iluzje zaworowe dobra, zrobić. Dobra, no nie każdy, dobra. Ale czekaj. Mamy. Nie? Po co mam ci robić luzy zaworowe? Po co mam ci robić luzy zaworowe, jak na przykład Subaru ma autoregulację luzów zaworowych? No już nie, już się tego nie iluje. Mi tak podskoczył przed chwilą. Widziałem to, ale no ja wjechałem w ścianę. Miałem cię wyprzedzać już. Ta ściana była lepsza. Ale wracając, no to Subaru ma, to które chciałem kupić, ma automatyczną regulację luzów zaworowych. Fajna sprawa. No. I przy okazji łańcuch. No i producent nie przewidział interwałów wymiany tego łańcucha, nie? Więc to też jest fajne. Dobrze, jak ten łańcuch pierdolił. Ale i tak by trzeba było, wiesz, liczmy tam, nie wiem, co 300 czy 400 tysięcy wymienić łańcuch. No to tak, to wiadomo, bo jak ci łańcuch biernie, to podobno silnik rozjebany. Nie wiem, ile tym prawdy. No tak, przy łańcuchowym masz właśnie taką zależność. A, to dlatego w tym Subaru, które oglądałem i którym się przejechałem, był rozjebany silnik, gdy łańcuch poszedł. No nie, no, jakbym nie jebnął w ścianę, to bym cię może wyprzedził. Bach, udało się. W końcu przede mną, nice. I to w ostatnim. Świetnie wyszedł ten odcinek dzisiaj. Dobra, to by było na tyle. Ja zapraszam was na kanał do Krzysia. Pojawiają się tam wormsy, pojawiają się tam fleszówki. I coś jeszcze masz do zareklamowania u siebie? Już no ogólnie nie tylko fleszówki, bo... Co? Nie, ogólnie dużo streamów ostatnio. No, dużo streamów ostatnio, więc wpadajcie do Krzysia, zostawcie subika. No i tyle, żegnamy się. Dziękuję za uwagę. Cześć. Bye bye.